Tekst rozporządzenia z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego odbierają ksiądz proboszcz Andrzej Sowa oraz przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa Beata Makowska. Kołbacz jest na szlaku cystersów. Ksiądz arcybiskup wspomniał o tym, że stąd cystersi poszli dalej na wschód, doszli aż do Gdańska Oliwy. Warto o tym pamiętać, że tu przybyli z Danii, a więc jest to element wiążący także i polską kulturę, i polską współczesność, nie tylko w wymiarze kultury, ze światem zachodnim, ze światem europejskim. Bo przecież szlak cystersów wprost prowadzi nas poprzez całą Europę do tych centrów, które przecież oddziaływały przez wieki i oddziaływują w dalszym ciągu na naszą kulturę, na naszą codzienność w Polsce. Za tę decyzję dziękujemy, za szczególne gwarancje serca dziękujemy, modlitwą otaczamy osobę pana prezydenta i przede wszystkim urząd. Niech Bóg prowadzi i błogosławi. Thank you.